jakbyście się pytali, Carmen w ogóle w tej wersji nie ma swojego voice aktora, z tego co możecie usłyszeć. Dosłownie nie ma swojego voice aktora. Chyba celowo zrobili, że ona jest nie ma, bo w wersji na PS1 ona się odzywała. Ale to mówię, to tak mi się wydaje, że celowo to zrobili, bo innego wytłumaczenia trochę nie widzę. Może jest jakieś inne, może po prostu stwierdzili coś jeszcze innego, no ale nie, to jest raczej taka tak definitywnie przedstawione. No Rayman, dopłynąłeś tam, czy co? Co ty tam odwalasz? Dopiero teraz dopłynął. Ta, piranie zjadające bąble. Coś wiem na ten temat. Musimy je teraz przegonić, bo zjedzą nam bąble i nie będę mógł oddychać. Chociaż w przeciwieństwie do wersji na PS1, to ja widzę, że one tutaj, te piranie są za bardzo upośledzone i nie ogarniają za bardzo, w którym kierunku Carmen puszcza te swoje bąble z dupska. Sorry za takie drastyczne porównanie czy coś, ale no. Inaczej tego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Zresztą możecie zobaczyć, że to jest bardzo krótka sekwencja, ponieważ tutaj mamy już wielki finał tej sekcji. Serio, ten poziom jest bardzo krótki w tej wersji gry. Bo już Carmen sobie tam popłynęła gdzie indziej i ma nas w dupie. Dokładnie. Ma nas już w dupie, więc możemy teraz sobie zrobić wielki finał tego oto poziomu. I nie będzie to dla was tajemnicą, że tego jakby nie było w wersji na PS1. Bo Zatoka Wielorybów w wersji na PS1 była połączona z Świątynią Wody i Lodu. Klateczka. O, nawet nie ma tego, jak to się mówi, czasówki. Bo ją od razu zaliczyłem. To mnie w ogóle zastanawia, bo w wersji PC-towej ja miałem problemy zawsze z tymi żółtymi lumami, a tutaj to patrzcie, jak kurde ładnie poszło. A, no, oczywiście. Upośledzony kurde goryl. Ho tu gorylu, ho. Chodź. No kurde, chodź tu, nie odpierdzielaj, debilstw. No, frajerze za 2 złote. Wiecie co, trochę mnie to niepokoi, że mam tak mało lumów. Tutaj coś jest.
O kurde. A to fajna akurat sekwencja jest. Fajny ekskluzyw. Bardzo mi się to podoba. Ale widzę, że tak czy siak cztery lumki pominąłem. Żółte. Żeby nie powiedzieć, że złote. Bo to nie są złote. Może one na dole są? Dobra, myślę, że nie ma co tutaj kombinować. I tak wrócimy do tego poziomu. Znaczy, ja wrócę. Ale to tam poza anteną. I najwyżej wam pokażę, gdzie dokładnie te lumy były. Dobra, no to co? Wracamy, kończymy poziom i kończymy sekwencję, no sesję nagraniową. No dawaj, z pływem w dół. ...392. No to kurde, gdybym miał te 4, to bym miał prawie 400 lunków. W wersji na PS1 już bym miał połowę, więc no. Więc wiecie. Wiecie, jak to jest. Lub nie wiecie. No co ja na to poradzę, no. Nie udało się, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? No dałem dupy. Proste. 39. No kurde, prawie 40% gry. Dobrze! No, czyli innymi słowy, muszę teraz udać się do Sanktuarium Kamieni i Ognia. No ale tym zajmiemy się następnym razem. Dziękuję za oglądanie tej sesji. Mam nadzieję, że wam się ona podobała i w sposób ciekawy, jak i informatywny była ona prowadzona. W sumie to tak, tą sesję kończymy równie dobrze z okresem wiosenno-letnim, ale myślę, że tak czy siak let's play sobie zaliczę do bardziej let's playa letniego, dlatego że w końcu go w lato zacząłem, mimo że go kończę na jesień, no to wiecie, Rayman Redemption i Revolution myślę, że spokojnie możemy jeszcze wliczyć w te let's playe wiosenno-letnie, mimo że skończymy dopiero w październiku. Dobra, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podoba. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, chłopaki, bo ja to nagrywam 30 września. Widzimy się w kolejnej sesji, tym razem robiąc Sanktuarium Kamieni i Ognia, albo po prostu Świątynię Kamieni i Ognia. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem let's play, znaczy prowadzę let's play. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadziłem tę sesję, jak i poprzednią. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Facebooka oraz na Discordzie. Linki są pozostawiane w opisie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i pa pa.